Lata temu podjąłem taką inicjatywę, aby co roku w innym mieście obchodzić Święto Województwa. I oczywiście zaczęliśmy w jednym mieście to robić, ale się okazało, że tak spodobała się inicjatywa, że nie tylko robimy już w jednym mieście, ale w tym roku byliśmy w Kędzierzynie Koźlu i jesteśmy tutaj w Poleśni. Tak, to prawda. Święto Województwa, jak sobie 3 lata temu wymyśliliśmy, że będzie co roku w jednym mieście innym województwa, się okazało, że zainteresowanie jest tak duże, że od 2 lat dublujemy te miasta, więc w tym roku byliśmy w Kędzierzynie Koźlu i dzisiaj jesteśmy w Oleśnie. Jesteśmy w Oleśnie dlatego, że oleski smakowity koszyk, bo trzeba do tego oleskiego koszyka dodawać same superlatywy i przymiotniki dobrze się kojarzące. To jest faktycznie inicjatywa, która pokazała, że kilkunastu przedsiębiorców ma dobre produkty, ma takie produkty, które warto reklamować. I mi się zawsze podoba tutaj ta reklama, bo ta reklama jest reklamą przekazywania dobrych informacji. To nie jest wykupywanie wielkich kampanii reklamowych, to tak naprawdę nie idzie w setki tysięcy, tylko naprawdę idzie w setki ludzi, którzy mogą to spróbować, doświadczyć tego poprzez swoje smaki i powiedzieć: tak, to jest dobre, kupujemy, promujemy dalej. Nam również jako urzędnikom bardzo pomagają, jako producenci, bo kupując u nich, robimy prezent komuś, komu coś będzie dobrego smakowało z województwa opolskiego. Ostatnio oleski koszyk pojechał do niemieckiego związku piłki nożnej, do Barsinghausen. No i też było dużo radości z tym związanej. A żeby tam marszałek nie zapomniał, jak smakuje oleski koszyk, bo na razie tylko rozwozi, rozdaje, to chciałbym wręczyć w imieniu wszystkich członków marszałka koszyk. Tak, no my jesteśmy zaszczyceni, że marszałek województwa chciał wspólnie razem z nami świętować to święto. My się poczuwamy do tego, że jesteśmy w województwie opolskim i produkujemy. Poprzez tą naszą żywność też chcemy promować to województwo. Ta nasza żywność pasuje do tego województwa. To województwo jest bardzo z dużymi tradycjami historycznymi. Ta nasza żywność też produkuje ją się od kilkudziesięciu lat i to, że wspólnie możemy świętować, jest to dla nas wielka promocja. Że to był dobry pomysł stworzenia w tym miejscu właśnie w Oleśnie takiego klastra dobrej żywności, bo jest tutaj ta żywność, są producenci takiej żywności. Miłość i powiedz, czy chciałbyś być, obiecać mogę ci.